wieczór Państwu. Witamy publiczność gorącą naszą w studio. Kłaniam się. Witamy w grze w przeboje Darię i Grube Ryby. Witamy tancerki. Dobry wieczór. Witamy naszą panią ekspert. Witam cię, Aniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu przed telewizorami. Już za chwilę gra w przeboje. Witamy naszych zawodników. To jest czwórka naszych gości, którzy dzisiaj będą nam umilać czas znajomością tytułów przebojów świata. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za po prostu zalew e-maili, telefonów, kartek, pocztówek. Mam parę przed sobą, nie chciałbym zabierać czasu, ale niektóre są tak miłe, że aż trudno ich nie zacytować. Od pani Ani z Kętrzyna. Słowa uznania za to, że odwalamy naprawdę dobrą robotę. Dla pana Rafała z Poddębic, niedaleko Łodzi, za to, że tancerki są seksowne i że takie tancerki to jest coś. No pewnie, że tak. Za pani Sylwii ze Szczytna. Za tancerki, za Darię, za Grube Ryby, za Anię, Martin, za wszystko. No bardzo dziękujemy, bardzo miło słyszeć. Jest też jeszcze pytanie i prośba, czy moglibyśmy częściej pokazywać Adasia perkusistę? Oczywiście, że możemy Państwu pokazać Adasia perkusistę. Oto on. Proszę Państwa, i jeszcze wiele, wiele innych próśb, między innymi taka, żebyśmy powiedzieli, jak naprawdę nazywają się nasze tancerki. No więc proszę, to jest Marzena. To jest Ania. Ania z tatuażem. Dla tatuaża są też pozdrowienia. To jest Ania, druga. To jest Paula. No i już teraz dosyć tego nasładzania się. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. I jeszcze, przepraszam, że kurczę, no mamy tego tyle, że... Drogówka z Łodzi. Drogówko z Łodzi. Bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia. Proszę Państwa, a teraz nasi goście. Tomek z Podlublina, który do tej pory wygrał w grze w przeboje... 500 złotych. Gratulujemy. Życzymy oczywiście powodzenia. Czy mógłbym skorzystać z okazji i pozdrowić... Ponieważ jestem nauczycielem wychowania fizycznego, chciałem pozdrowić kadrę pedagogiczną, panów dyrektorów, uczniów i szczególne pozdrowienia kieruję do swoich wychowanków pierwszej B. Pierwsza B. Pozdrawiamy. Oto Małgosia z Warszawy, prawda? Tak. Snowboard. Słyszałem, że jest twoją pasją, tak? Z całą rodziną jeździmy na snowboardzie, akurat trzech synów siedzi na widowni. Synów pozdrawiamy. Słuchasz muzyki? Tak. Życzymy powodzenia w takim Dziękuję. Razie. To jest, proszę Państwa, Beata z Gdyni, prawda? Tak. Witamy. Co porabiasz? No, obecnie wychowuję dzieci. Jestem tu w tym programie po raz drugi. Obecnie przyjechałam z moją siostrzenicą Romą, która jest na widowni. Pozdrawiamy. Dziękuję. Życzymy powodzenia. I Mariusz z Pruszkowa. Co porabiasz w życiu? Pracuję i muzykuję. Na czym muzykujesz? Instrumenty klawiszowe, akordeon. Wojtas? Z twojej paczki chłopak przyjechał z Pruszkowa. Uwaga, proszę Państwa, w takim razie zaczynamy. Zabawę już za chwilę. Szafa grająca pod tytułem Hity z płyty. Dlatego, kto pierwszy zdobędzie dwa punkty, szansa na grę przy hitach z płyty i oczywiście szansa na wejście do dzisiejszego finału, gdzie jest do wygrania 5000 złotych. Zaczynamy. Tomku? Senza una donna. Senza una donna, brawo. Jeden punkt, gramy dalej. Tomek. O Ela. O Ela. Chłopcy z placu broni, dwa punkty. Tak jest, zapraszam. Gratulujemy. Tomek zaraz będzie bawił się w hity z płyty. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić.
Proszę Państwa, doskonale pamiętacie, to jest Tomek, któremu co prawda nie udało się w sobotę wygrać 40 tysięcy złotych, ale już zrobił pierwszy krok do tego, żeby dzisiaj mieć szansę na wejście do finału. A teraz hity z płyty. Hity z płyty gramy w następujący sposób. Trzeba jak najprędzej zorientować się, co miała na myśli pani nasza ekspert, układając dzisiejszą zagadkę. Będziemy podpowiadali za pomocą poszczególnych instrumentów. Najlepiej odgadnąć po pierwszej podpowiedzi, bo wtedy do wygrania jest 500 zł. Każda nasza podpowiedź kolejna to 100 zł mniej z nagrody. Gramy? To w takim razie prosimy o włożenie płyty z basami. Basy. Za trudne? Nie. Za trudne na razie, tak? To dołożymy perkusję. Odbieramy 100 zł. Na razie Tomek mówi, że nic nie wykombinuje. No to w takim razie 100 zł odbieramy, dokładamy klawisze. Ale coś ci chodzi po głowie już? Muzyka mi chodzi po głowie. To pięknie, o to chodzi nam w programie, żeby chodziła ci muzyka po głowie. Wiesz? Nie wiem. Nie wie, zabieramy 100 zł. Dokładamy gitarę. Bardzo bliziutko, ale nie może mi wskoczyć ten tytuł. Ale no właśnie pytam, no, czy już masz jakieś typy? No może jeszcze jedną płytę. Jeszcze jedną płytę, proszę bardzo. Dołożymy wokal. Teraz rozjaśniło się. Córka rybaka. Córka rybaka, Wałów Jagiellońskich, tam gdzie Rudy Schubert grał parę ról. Mazura, Górala, to właśnie tam. Brawo, 100 zł wygrane, czyli 600 zł do tej pory wygrane w grze w przeboje. Z Tomkiem zobaczymy się w rozgrywce przedfinałowej. A teraz dla tego, kto wygra tę konkurencję, nagroda w postaci zabawy przy szafie grającej w To mi graj. 2 punkty trzeba zdobyć. Dzisiaj do wygrania 5000 w finale, a dla tego, kto przedostanie się przez dzisiejszy finał, na pewno wielka szansa na wygranie 50 000 w najbliższą sobotę. Gramy. I Małgosia. Jak dobrze mieć sąsiada. Tak, pewnie, że tak. Alibabki. 1 punkt. Gramy dalej. I jeszcze raz Małgosia. Raz, dwa, raz, dwa. Śpiewająco. Manamu. 2 punkty. Proszę bardzo. Szafa grająca. W To mi graj za chwilę.
Małgosiu, oto szafa grająca w Tomi Graj, do wygrania 500 zł, 9 skrytek, w nich 9 tytułów, za chwilę wszystkie odkryjemy. Twoim zadaniem jest zapamiętać ich układ na szafie grającej, potem je zasłonimy, będziemy grali kolejno fragmenty przebojów, tych, które tutaj są, a ty będziesz odgadywała, w której skrytce jest dany tytuł, ok? Tak. Synowie trzymają kciuki, proszę bardzo, to jest ta trójka dziarskich dżentelmenów, tak? Witamy. Trzymacie kciuki za mamę. Proszę bardzo. Odsłaniamy skrytki. Frozen. Viva Forever. Zaczekam. Czerwone korale. Zielono mi. I got you, babe. Bella, Bella Donna. Deszczowy wielbiciel. Regatta de Blanc. Proszę bardzo, a teraz 15 sekund na zapamiętanie układu. Uwaga, koncentracja. Gramy. Siódemka. Siódemka. Zaglądamy pod siódemkę. Bella, Bella Donna. Brawo. I gramy dalej. Czy to była szóstka, czy tam było... I got you, babe. Tak, było. Brawo. Jest. I proszę, gramy dalej. Są deszczowe dni, wydaje mi się, że... Ojej, mam problem. Albo spokojnie. Dwójka, albo piątka. Piątka. Piątka? Czy tam były deszczowe dni? Bops. Nie przejmujemy się, dopiero pierwsza pomyłka. Gramy. Ryby pięknie zagrały, ale niestety ja nie wiem, co to jest za piosenka. No trzeba strzelać. Jeszcze. No to jedynkę. Jedynkę. Bops. No cóż, dwa błędy i teraz już prosimy cię, żebyś się nie myliła, bo więcej mylić się nie wolno, a trzeba odgadnąć jeszcze prawidłowo dwa tytuły. Proszę. Wydaje mi się, że dziewiątka. Dziewiątka. Zaglądamy. Bups, bups, bups. No niestety. Pod dziewiątką było to, co pięknie zagrały grube ryby, ale nie wiedziałaś poprzednio. No żałuję. Nie udało się wygrać 500 zł, ale na pewno zobaczymy się z Małgosią przed finałem. A co z tą żabą? Miała przynieść szczęście? Nie, to jest niespodzianka dla orkiestry. I co to? Chcemy im dodać? Nie ma, niestety nie ma grubej ryby, ale jest żaba i to jest z wodą związane.
No to bardzo proszę, zapraszamy. Żaba będzie stała teraz na honorowym miejscu zawsze z grubymi rybami. Dziękujemy. I zapraszamy, ja pędzę do duetu, a z Małgosią, jak powiadam, zobaczymy się przed finałem. Beata i Mariusz zostali nam jeszcze. Proszę bardzo, dla zwycięzcy tej konkurencji zabawa pod tytułem Spirala Czasu. Gramy. Mariusz. Taka, taka, taka. Zada se. Proszę bardzo, jeden punkt, gramy. I Mariusz. Serduszko puka w rytmie czadca. Marii Koterskiej, przebój, dwa punkty. I gratulacje. Dziękujemy Beacie. Zapraszamy do Spirali Czasu. Spirala Czasu. 500 zł, jak zawsze, w każdej naszej szafie grającej do wygrania. I widzisz przed sobą 5 tytułów i 5 dat ukazania się tytułów tych na rynku muzycznym. W środku to skomplikowane elektroniczne urządzenie, to licznik, który pokaże nam na koniec tej konkurencji, ilu prawidłowych odpowiedzi udzieliłeś. Oto tytuły. Latawcy z moich stron, a ona tańczy, Bitch, Nobody, Zabawa podmiejska. I daty. 1965 rok, 1979, 2000 rok, 1997 i 1985 rok. Prosimy o pierwszy fragment przeboju. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child. Bitch wylądowało nad 1997 rokiem i proszę, gramy dalej. Zobaczysz, przyjdzie dzień, przyjrzę się waszemu szczęściu. Wybaczyć będzie, że w twoim sercu. Nobody nad 2000 rokiem i gramy dalej. Zabawa podwiejska, w soboty na niedzielę dłużej gra orkiestra. Niemiejska, niewiejska, zabawa podmiejska, wygra kto śmiej gra. Zabawa podmiejska, 79 rok według Mariusza. I proszę, gramy dalej. A ona tańczy, komuś się uchwał film. A jeszcze zdaje, że tamą jest tu dziś. A ona tańczy, 85 rok i latawce z moich stron zostały. Proszę. Taki układ na spirali czasu, a teraz zaglądamy, co powie licznik. Raz, dwa, trzy. Bops, bops. Na trzech się zatrzymaliśmy. To
To znaczy, że dwa tytuły nie wiszą tam, gdzie powinny wisieć. Wiesz już, które? Nie bardzo. Muszę się dobrze. No to tak, my ci będziemy grali teraz pewien fragment znanego przeboju. Ty się zastanawiaj nad jego tytułem i jednocześnie nad tym, co tutaj zrobiłeś źle. Jeśli odgadniesz ten tytuł, to będziesz mógł naprawić błędy. Proszę. Coś mi chodzi po głowie, ale... Nie wiesz co? Nie wiem. Aniu, co to było? Tonight Joe Cocker. Tonight. Nie możemy niestety zrobić porządku. To znaczy, ty nie możesz, bo my zrobimy właśnie porządki. Zabawę podmiejską zabieramy z 79 i zamieniamy miejscami. Kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście ja zawsze przegrywam w tej konkurencji. Tak powinno wyglądać naprawdę. Dziękujemy za wspólną zabawę. Na pewno z Mariuszem zobaczymy się za chwilę przed finałem. Proszę Państwa, dla Państwa również zabawa, dla telewidzów, zabawa telefoniczna. Wykręcamy numer 0788-3099. Do wygrania pod tym numerem zestaw stereofoniczny, który pomoże Państwu przygotować się do udziału w naszym programie, bo również... Rozgrywka przedfinałowa. To z Was, które pierwsze zdobędzie przynajmniej 4 punkty, zagra w dzisiejszym finale. Za pierwszą dobrą odpowiedź 1 punkt, za drugą 2 punkty, za trzecią odpowiedź 3 punkty i tak dalej. Do tej pory Tomkowi udało się wygrać... Dzisiaj stówkę, w sumie 600 zł. Brawo. Małgosia ma na swoim koncie... 0. Na razie 0. I Mariusz? Również 0. Ale w tej chwili każde z Was ma równą szansę na to, żeby wejść do finału. Uwaga, zaczynamy. Gramy. Małgosia. Sialalala. Sialala, Venga Boys. Tak jest. Jeden punkt. Teraz gramy o 2 punkty. Małgosia. Au, sialalala. Shaking Doody, tak jest. I już 3 punkty na twoim koncie. Teraz gramy o 3 punkty. Gramy. Małgosia. Norbi, 2 i 3 zera. Komplet. Brawo, 6 punktów. Gratulacje. Oto dzisiejszy finalista. Dziękujemy Tomkowi. Dziękujemy Mariuszowi. Gratulacje. Z Małgosią zobaczymy się dzisiaj, za chwilę w finale i na pewno w sobotę. Dzisiaj do wygrania 5 tysięcy, a w sobotę 50. Finał dzisiejszy wart 5 tysięcy złotych. W ciągu minuty trzeba dopasować 6 tytułów do 6 wykonawców. Nie wolno popełnić błędu. Oto 12 tytułów dzisiejszych, biorących udział w finale. Mam cudownych rodziców. Hungry Heart, Na krzywy ryj, Be My Lover, Niech żyje bal, The Sun Always Shines on TV, Przystań, Szepty i łzy, Only You, Dziewczyny lubią brąz, Zapomnieć, Only You. Nie przerażaj się, podwójnym Only You na tej szafie. Obydwa Only You dotyczą różnych przebojów. Postanowiliśmy oddać inicjatywę komputerowi, żeby ułożył nam szafę grającą finałową i od razu narobił nam właśnie takich, o tutaj, niespodzianek. A oto 9 wykonawców. Aha, ma nam...
Urszula Sipińska, Savage, elektryczne gitary, Alison Moje, Anna Maria Jopek, Ryszard Rynkowski, Robert Chojnacki. Trzymamy kciuki. Proszę bardzo, gramy! Szybciej, Małgosiu, szybciej. Dobrze. 20 sekund. Dobrze. Dobrze, 10 sekund. Tyle. Cztery udało się. Ułożyć o dwa za mało. Ale trening masz za sobą. Trening masz za sobą. Na pewno zobaczymy się z Małgosią w sobotę. Dziękujemy Państwu dzisiaj. Dziękujemy Małgosi. Zapraszamy jutro o zwykłej porze. Dziękujemy. Do zobaczenia do jutra.